Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Głowacki i dziś na zaproszenie City Index będę miał przyjemność przeprowadzić webinar pod tytułem Elementy skutecznego systemu gry na rynkach akcji oraz kontraktów indeksowych i walutowych. Na rynku jestem od 10 lat, inwestuję, traduję od 10 lat. W tym czasie pracowałem w biurze maklerskim jako makler papierów wartościowych, oczywiście posiadam licencję. Od kwietnia 2008 roku zajmuję się już tylko inwestowaniem na własny rachunek, a od kwietnia 2010 roku codziennie publikuję swoje analizy w serwisie infoinvestor.pl. Praktycznie dwie analizy dziennie, także spokojnie ponad 1000 analiz mam już napisanych za sobą. Dzisiejszy webinar będzie składał się mniej więcej z trzech części. Będę chciał troszeczkę opowiedzieć o Robercie Minerze. To będzie pierwszy element. W drugim przedstawię właśnie poszczególne elementy systemu, który opracował Robert. I w trzecim, chyba tym najdłuższym, będę chciał pokazać kilka praktycznych przykładów z moich analiz, z opublikowanych analiz, w jaki sposób wykorzystuję właśnie tą metodologię. Zanim przejdziemy do właściwego początku, jeszcze ostrzeżenie o ryzyku. Dobrze, możemy w tym momencie właściwie zaczynać. Otóż InfoInvestor to serwis, który został stworzony właśnie dla inwestorów. Rozpoczynaliśmy od narzędzi, które przygotowaliśmy dla inwestorów do inwestowania na rynkach akcji. Z biegiem czasu rozszerzyliśmy ofertę o analizę indeksów i kontraktów. Aktualnie głównie skupiamy się na przygotowywaniu właśnie analiz raportów analitycznych. Nawiązaliśmy współpracę z Robertem Minerem i jego firmą. Dzięki temu też mogliśmy wydać książkę Roberta. Oprócz tego opracowaliśmy pewną ścieżkę, którą polecamy inwestorom, ponieważ każdy zaczyna mniej więcej w ten sposób i wielu inwestorom, z którymi mieliśmy do tej pory styczność, wielu inwestorów popełnia podobne błędy. Dlatego taka uniwersalna metoda podążania jest bardzo skuteczna do tego, aby przeskoczyć pewien etap, gdzie popełnia się błędy, po to, aby przejść do tego momentu, gdy zaczyna się zarabiać już te prawdziwe pieniądze. Do tego jednak trzeba poświęcić troszeczkę czasu na edukację, a tak jak w każdym biznesie należy najpierw odbyć pewną naukę, zdobyć wiedzę od mentorów, po to, aby później móc ją praktycznie zastosować. W skład takiej ścieżki w pierwszym etapie wchodzi książka właśnie Roberta, która jest uzupełniona o nagranie wideo na popłytę CD z przykładami opracowanymi przez Roberta. Pokazuje właśnie całą metodologię, o której dzisiaj będę mówił. Dalej mamy szkolenia doskonalające, które opierają się głównie o nagrania wideo, które każdy użytkownik może odtworzyć na swoim komputerze w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i wielokrotnie je sobie powtarzać, uczyć się, że tak powiem, bez popełniania błędów na rzeczywistym rachunku. Kolejny etap to biuletyny informacyjne, czyli opracowania analityczne. W tym momencie prowadzimy opracowania dotyczące rynków akcji, to są spółki pozostałe. Opracowania dotyczące indeksów i kontraktów, to są analizy kontraktów na WIG20 i dolar złoty, oraz ostatnio wprowadzone raporty walutowe. Tutaj analizujemy euro dolara, dolar złoty, funt frank złoty i funt jen. No i najwyższy poziom, że tak powiem, to jest wejście w posiadanie programu DT, Dynamic Trader, autorstwa Roberta Minera. Jak go używamy, jak go można używać, to właśnie będzie pokazane na praktycznych przykładach z naszych analiz. Dla mnie to jest, używałem wielu programów, dla mnie to jest najlepszy ze wszystkich. Zdecydowanie wyróżnia się tym, iż posiada analizę czasu. Analizę czasu, której nie ma żaden z innych programów, a jeśli jest analiza czasu, no to jest to oparte właściwie o takie żmudne wyliczenia, które są ciężkie do zastosowania w codziennej
pracy w codziennym tradingu. Słowo o Robercie. Minerze jest doceniony na świecie analityk i gracz giełdowy. Zasłynął unikalnym podejściem do analizy technicznej, tworząc jedną z najbardziej wiarygodnych i najlepiej ocenianych strategii inwestowania. Efekty jego pracy zostały dostrzeżone kilkukrotnie. Zdobył pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata w tradingu, został ogłoszony przez Super Almanak rynkowym guru roku. Jego raporty były nieraz w czołówce na pierwszych miejscach rankingu Timers Digest. Cechą wyróżniającą tych raportów, biuletynów jest koncentracja nie tylko na doradztwie w zakresie zajmowania pozycji, ale również na edukacji dla inwestorów. Bestseller Dynamic Trading został uznany za najlepszą pozycję edukacyjną w dziedzinie inwestowania na giełdzie i nagrodzony tytułem Trading Book of the Year. Jego kontynuacja, High Probability Trading Strategy, została przetłumaczona na język polski i wydana właśnie przez naszą firmę. Jest dostępna na rynku od początku tego roku 2012. Możemy teraz przejść do tej drugiej części, czyli do omówienia systemu i jego elementów. Możemy zadać sobie na początku pytanie, jaki powinien być skuteczny system gry. Odpowiedzi są bardzo proste. Właśnie prosty, łatwy i oczywiście skuteczny. Może brzmieć to banalnie, ale jest to w najprostszy sposób wyrażone, jaki powinien być system. Prosty dlaczego? Nie powinien opierać się o wiele zmiennych po to, abyśmy nie dostawali zbyt dużego natłoku informacji, zbyt wielu sygnałów, czasami sprzecznych, a po to, abyśmy łatwo mogli podejmować decyzje, łatwo analizować wykresy, po to, abyśmy praktycznie patrząc na wykres wiedzieli, czy mamy zająć pozycję, czy też nie zająć pozycji, czy jest w tym momencie moment setup do gry, czy też nie, jeśli nie, my odpuszczamy. Czasami może zdarzyć się tak, że będziemy czekać dzień, dwa, trzy, ale wreszcie, gdy przyjdzie, powinniśmy dostać prostą informację, że w tym momencie powinniśmy grać i nie ma żadnych wątpliwości. Skuteczny, czyli taki, który pozwala nam zarabiać w trudnych warunkach. Taki, który nie będzie nas narażał na wysokie straty, gdzie stopy nie będą zbyt odległe. Taki, który jeśli rynek pójdzie przeciwko nam, czyli oczekujemy pewnego zachowania, rynek załóżmy początkowo idzie w naszym kierunku, następnie zmienia kierunek, zawraca, załóżmy, zaczyna grać przeciwko nam, mimo wszystko powinniśmy jakieś zyski na takich tradach osiągać, a jeśli tracić, to bardzo, bardzo, bardzo mało. I ostatnie, co najważniejsze w skuteczności, powinien pozwalać zarabiać na długich ruchach, na długich trendach, bo tak naprawdę zarabianie pieniędzy i powiększanie naszego portfela rachunków widać najlepiej po tych wyjątkowych, pojedynczych zagraniach, które ciągną naszą krzywą kapitału do góry. Musimy grać na dużych ruchach i system powinien pozwalać nam zarabiać na dużych ruchach po to, abyśmy widzieli ten wzrost naszego portfela. Jakie są elementy kompleksowego systemu według Roberta Minera? Otóż momentum w podwójnych przedziałach czasowych, formacje trendu i korekty, ceny docelowe dla impulsu i korekty. U Roberta jest jeszcze element czasu, czyli stref czasowych. Natomiast ponieważ na naszym rynku to oprogramowanie nie jest tak łatwo dostępne, a jak też inne programy nie umożliwiają tak łatwej analizy czasu, ja zastąpiłem ten czwarty element odpowiednim zarządzaniem pozycją, co w mojej ocenie jest bardzo, bardzo ważne. Jak to wygląda na najprostszym przykładzie, jaki mogę pokazać? Otóż wykres ten pokazuje nam, tu jest akurat wykres naszego indeksu WIG20, pokazuje nam moment, w którym doszło do synchronizacji pomiędzy właśnie wskazaniami z kilku
elementów systemu przed tym, zanim nastąpił spadek. Momentum w podwójnej ramie czasowej jest pewnym oscylatorem, który pokazuje nam, czy cena posiada dynamikę wzrostu, czy też spadku, czy już ta dynamika jest wytracana. Za chwilkę powiemy o tym bardziej szczegółowo. Najprościej mówiąc, w tym momencie dostaliśmy informację, że dynamika cen doszła do swojego, że tak powiem, przesilenia i możliwy jest zwrot. Struktura, która informuje nas, iż ruch ten został wykonany trzema falami. Po trzech falach, jeśli to była korekta po poprzedniej fali, spodziewamy się powrotu do poprzedniego kierunku. I dalej strefa cen docelowych. Tutaj w postaci wyliczonych poziomów w oparciu o pewne zależności, o których za chwilkę powiem, otrzymujemy węzeł zniesień projekcji, do których dochodzi cena i od nich się odbija. Poszczególne elementy systemu, możemy sobie mówić przez chwilkę szczegółowo, a w dalszej części pokażę, jak one działają na wykresie. Momentum pozwala nam określić zmianę trendu, aby zająć pozycję z minimalną ekspozycją kapitału. Strategię tę można wykorzystać dla każdego przedziału czasowego i na każdym rynku, począwszy od krótkoterminowej inwestycji intraday, a skończywszy na inwestycji długoterminowej. Trend momentum w dłuższym przedziale czasowym wskazuje na kierunek transakcji, a trend momentum w krótszym przedziale czasowym wskazuje możliwy moment transakcji. Dlaczego w dowolnym przedziale czasowym? Dlatego, że inwestor grający na długi termin może posługiwać się wykresem tygodniowym, który będzie mu pokazywał momentum w długim przedziale czasowym i wykresem dziennym do tego, aby w krótkim przedziale czasowym znaleźć momenty, w których może wejść na rynek. Inwestor, który inwestuje, załóżmy, w średnim lub krótkim terminie, może wykorzystywać wykres dzienny do tego, aby jako ten długi przedział czasowy, a jako krótki wykres godzinny, czyli na godzinnym będziemy szukać momentów, gdzie możliwe będzie zajęcie pozycji według tego, co się dzieje na wykresie dziennym. Daytraderzy mogą wykorzystać połączenie wykresu godzinnego z 15-minutowym lub też 15-minutowego z 5-minutowym. Jak to w praktyce wygląda? Otóż mamy tutaj przykład wykresu tygodniowego. Każda świeca to jeden tydzień. I jak widzimy, w momencie, gdy trend momentum opadał, mieliśmy warunki do tego, aby grać w kierunku spadkowym. Gdy trend momentum w długiej ramie czasowej rósł, powinniśmy grać na wzrost. I ponownie, gdy rynek opada, trend momentum opada, gramy w dół i znowu zmiana na wzrost. Zauważmy, że każdy z tych przedziałów to jest tak naprawdę kilka miesięcy. Na kilka miesięcy mieliśmy wyznaczony kierunek, w którym mniej więcej powinniśmy grać, a używając wykresu dziennego i zmian trendu momentu na wykresie dziennym, otrzymujemy momenty, w których powinniśmy poszukiwać możliwości zajęcia pozycji. Strzałki nie są, że tak powiem, wskazaniami systemu jakiegoś automatu, bo ten system nie jest automatem. Pokazują nam, gdzie w tym momencie, gdy trend opadał, powinniśmy szukać okazji do zajęcia pozycji na spadek, a gdy trend zielony, załóżmy, rósł, gdzie powinniśmy szukać pozycji do zajęcia na wzrost. Dlatego to jest podwójna rama czasowa. Długa pokazuje nam kierunek, krótka pokazuje nam momenty do poszukiwania, momentu do zagrania. Sam oscylator nie jest jednak podstawowym elementem systemu, który dawałby nam sygnały kupna i sprzedaży. Zazwyczaj wielu inwestorów przychodzi na rynek, widzi stochastika i próbuje grać według jego wskazań, co z czasem okazuje się jednak, że nie do końca super funkcjonuje,
bo na przeszłych przykładach wygląda to bardzo fajnie, natomiast w praktyce rynek zachowuje się jednak troszeczkę inaczej, a samo zachowanie oscylatora nie jest sygnałem kupna i sprzedaży. Musimy to połączyć z pozostałymi elementami systemu. Praktycznie o samym tym oscylatorze mógłbym opowiadać godzinę, jednak ponieważ mam tylko kilka minut, mogę jedynie wskazać, gdzie szukać rozszerzenia tej wiedzy, gdzie znaleźć informacje na temat tego, jaki wskaźnik wybrać do zbudowania strategii podwójnych przedziałów czasowych, jak samemu skonfigurować parametry tego wskaźnika, bo inne będą na wykresie, gdzie będziemy obserwować długą ramę czasową, a inne, gdzie będziemy obserwować krótką ramę czasową. Otóż to znajduje się w książce, jak też w szkoleniach w naszym serwisie. Strategie sukcesu, są to cztery szkolenia odpowiadające czterem elementom systemu. Kolejnym ważnym elementem jest formacja trendu i korekty. Ustalenie, czy zostały spełnione warunki formacji, która informuje, czy trend lub korekta jest w punkcie zwrotnym. I dalej prognozowanie, co prawdopodobnie nastąpi po zakończeniu trendu lub korekty. Wykorzystujemy do tego teorię fal Eliota. Robert w swojej książce ogranicza się do prostych zależności, które można zdecydowanie wykorzystać na samym początku. Czyli ustalenie, czy widzimy impuls pięciofalowy, impulsy mogą być w górę, jak i w dół, czy też widzimy układ trzech fal, korektę. Korekta może być w trendzie wzrostowym, jak też korekta może być w trendzie spadkowym. Główne założenie, prawda, impuls składa się z pięciu fal. Widząc coś takiego, dostajemy bardzo czytelną informację, że po zakończeniu impulsu bardzo możliwy jest spadek, na przykład w postaci trzech fal korekcyjnych tego typu, czyli trzech fal korekcyjnych A, B, C. A jeśli chcemy zagłębić się dalej w tą tematykę, ja rozbudowałem nasze szkolenia o pewne ważniejsze elementy, jak rozpoznawanie rodzajów impulsów, czy mamy do czynienia z falami wydłużonymi, czy mamy do czynienia z trójkątami początkowymi, czy też końcowymi, czy też mamy do czynienia z falami załamanymi. Jest to bardzo ważna wiedza z tego względu, że dostarcza nam informacji, co może stać się w przyszłości. Podobnie z korektami. Mamy korekty płaskie, proste, pędzące, nieregularne. Wystarczy nauczyć się tych czterech elementów. Gdy widzimy schemat, który odpowiada danej korekcie, wiemy, co się będzie działo po jej wystąpieniu. To jest bardzo wartościowa wiedza. Jest wielu, jakby, że tak powiem, zwolenników i przeciwników teorii fal Eliota. Można ją stosować w prostym układzie, takim jak prezentuje Robert w swojej książce. Można zdobyć wiedzę troszeczkę bardziej rozszerzoną, ale nie znam innego narzędzia, które pozwoliłoby prognozować to, co chcielibyśmy, to, co rynek zrobi w najbliższych dniach, tygodniach czy też godzinach, zależnie od tego, co widzimy na wykresie. Impuls czy korektę i w jakiej formie. Kolejnym elementem są ceny docelowe dla impulsu i korekty. Zdobycie umiejętności określenia z wyprzedzeniem wąskiego zakresu poziomów cenowych będących zasięgiem dla impulsu lub korekty. Wykorzystujemy do tego zniesienia i projekcje Fibonacciego, które pozwalają z dużą dokładnością określić, gdzie dojdzie rynek, zanim jeszcze nastąpi ruch. Są niezwykle pomocnym narzędziem przy prognozowaniu zasięgów dla impulsu i korekty. Czyli jeśli mamy impuls, chcielibyśmy wiedzieć, gdzie dojdzie ta piąta fala w naszym impulsie. Używając do tego odpowiednich zależności fali piątej, na przykład od fali pierwszej, porównując falę piątą z falą pierwszą, czy też porównując falę piątą z odpowiednimi proporcjami dla całego ruchu od początku do szczytu fali trzeciej, czy też zniesień zewnętrznych dla fali czwartej, możemy uzyskać węzeł, który będzie oddalony o x
odległości od aktualnych notowań. Wówczas wiemy, że z pewnym prawdopodobieństwem rynek będzie zbliżał się do tego pułapu, a odpowiednie zachowanie na tym pułapie da nam informację, czy możemy zajmować tutaj pozycję. Podobnie sprawa ma się w przypadku korekty. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie dojdzie fala C w korekcie. Czyli po tym, gdy załóżmy, to minimum zostanie wybite, chcielibyśmy wiedzieć, jak głęboko nastąpi spadek. Porównując długość fali C z poprzedzającą ją falą A lub też z falą B, jesteśmy w stanie wyliczyć zasięg dla fali C. Bardzo proste zależności pozwalają nam na wyliczanie właśnie takiego zasięgu. Mając wiedzę, jak wyznaczać korekty, jesteśmy w stanie określić punkty, w których możemy dołączyć do trendu. Jeśli przyjmiemy, że impuls jest pewnym trendem, może to być trend tygodniowy, dzienny, może to być trend godzinny, nie będziemy kupować w szczycie, tylko będziemy mieli możliwość odpowiedniego zajęcia pozycji po tym, gdy nastąpi spadek, rynek odpowiednio zachowa się na naszym poziomie cenowym i wtedy będziemy mogli dołączyć do kolejnego ruchu wzrostowego. Przypomnijmy sobie sytuację, gdy zajmowaliśmy pozycję. To jest bardzo ważne emocjonalnie, gdzie zajmuje się pozycję. Co innego jest zająć pozycję po tym, gdy korekta dochodzi do swojego końca, tak? Czy w tym miejscu, czy w tym miejscu. A co innego zająć jest pozycję na szczycie, gdy rynek zaczyna spadać. My uciekamy z pozycji, może się okazać, że w tym momencie uciekniemy z pozycji zajętej na tym szczycie, czy uciekniemy z pozycji, którą zajęliśmy na tym szczycie, po czym widzimy, że rynek jednak ostatecznie ruszył w naszym kierunku. To jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia tego spokoju własnego, pewności zagrań, żeby zajmować pozycje w odpowiednich miejscach, zarówno cenowych, jak i czasowych. Wykorzystując właśnie te zależności pomiędzy poszczególnymi falami w impulsie i w korekcie, możemy określić za pomocą trzech metod ceny docelowe dla poszczególnych układów. Co najważniejsze jeszcze, spośród tych wszystkich projekcji umiejętnie wybrać te, które będą się grupowały w odpowiednich punktach po to, aby powstały węzły cenowe, zgrupowania projekcji cenowych, na których będziemy obserwować zachowanie rynku. Za chwilkę na przykładach zobaczymy, jak działają te węzły i zgrupowania projekcji cenowych w praktyce. I tak jak wspominałem, książka wzbogacona jest jeszcze o metody prognozowania punktów czasowych, co również bardzo ciekawie działa, ponieważ w naszych analizach, używając programu właśnie Dynamic Trader, codziennie wskazujemy godziny mniej więcej, gdzie projekcje cenowe koncentrują się w odpowiednich projekcje czasowe koncentrują się w odpowiednich punktach. Przykładowo jest to wskazywana godzina 11, 13, załóżmy 13 czy 17. Wówczas, czytając analizę wcześniej, wiemy, o której godzinie powinniśmy zajrzeć na rynek, aby sprawdzić, co na nim się dzieje. Przykłady właśnie pokazują, jak świetnie to pracuje, aż czasami niektóre osoby dostają informację, że są bardzo zadziwione, jak można z wyprzedzeniem właśnie pokazać godzinę, o której nastąpi pewna zmiana na rynku. Czasami te zmiany są większe, czasami są mniejsze. I w mojej ocenie najważniejszy punkt, czyli zarządzanie pozycją, czyli chcemy wiedzieć, ile możemy zainwestować w daną transakcję, w jaki sposób powinniśmy ustawić zlecenie obronne stop loss, gdy zajmujemy pozycję. Chcemy wiedzieć, jak przestawiać kolejno z godziny na godzinę czy z dnia na dzień nasze zlecenie obronne, gdy rynek idzie w naszą stronę i ostatecznie jak brać zyski po to, aby móc z jednej strony zaspokoić chciwość, która każe nam wziąć zyski, jeśli one się zaraz pojawiają po naszym zagraniu, a z drugiej strony zaspokoić rozsądek, który każe nam grać jednak na długich trendach. To też jest bardzo ważna umiejętność, grania na długich trendach, bo miałem do czynienia z wieloma osobami, które z jednej strony chciały słuchać, jak zająć pozycję, ale nie chciały słuchać, kiedy sprzedać tą pozycję. Co często okazywało się tym, że
Ruch był bardzo fajny, można było wziąć zyski, natomiast przesiedziana pozycja, rynek się cofał, kasował zupełnie zyski, a nawet czasami doprowadzał do straty. I właśnie, właściwe zarządzanie pozycją decyduje o sukcesie, bo pieniądze zarabia się dopiero w momencie zamknięcia pozycji, a złe zamykanie pozycji może zniweczyć całą pracę i czas poświęcony na identyfikowanie najlepszych warunków do zajęcia pozycji. Czyli nie tylko koncentrujemy się na zajmowaniu pozycji, na poszukiwaniu tego momentu do zajęcia pozycji, ale koncentrujemy się na pozostałym zarządzaniu pozycją. I tak jak wspomniałem, każdy z tych elementów, takich jak właśnie wielkość pozycji, czyli ekspozycja kapitału, takie elementy jak strategie zajęcia pozycji, tutaj mamy strategię trailing one bar high or low oraz swing entry, to są dwie strategie używane do zajmowania pozycji, bardzo proste, to tak naprawdę wystarczy kilka stron opisanych w książce, aby poznać w szczegółach tą strategię. Bardzo polecam to hasło trailing one bar high or low. Bardzo często używamy ich w analizach. Jest to mistrzowski sposób zajmowania, ale też używamy tej strategii do zamykania pozycji, bo jeżeli kupujemy, rynek rośnie, zamykamy pozycję, to również wykorzystujemy tą strategię trailing one bar high, żeby zamknąć pozycję, ale zająć pozycję załóżmy przeciwstawną. Bardzo wartościowa strategia, którą polecam zapamiętać hasło i odszukać w książce, aby ją poznać. Poza tym kilka ważnych rzeczy. No, nie trzeba mieć skuteczności na poziomie 60-70%, taką mają najlepsi traderzy. Wystarczy nawet skuteczność poniżej 50%, aby przy umiejętnym zarządzaniu kapitałem, umiejętnym zarządzaniu pozycją móc regularnie zarabiać pieniądze. Dobrze. Podsumujmy. Do otwarcia pozycji potrzebujemy potwierdzenia trendu lub jego zmiany ze wskaźnika momentum w podwójnych przedziałach czasowych, formacji w postaci struktury impulsu lub korekty, określonego poziomu cenowego, wyznaczonego w oparciu o projekcję Fibonacciego oraz odpowiedniego zarządzania pozycją. Przejdziemy sobie teraz do, myślę, ciekawego przykładu, gdzie pokażę Wam słupek po słupku, w jaki sposób możemy tą strategię wykorzystać w praktyce. Jesteśmy właśnie teraz w programie Dynamic Trader w wersji 6. Mamy tutaj wykres dzienny dolar złoty. W perspektywie od kwietnia, lutego do początku października, do końca września. I co najważniejsze, potrzebujemy z tego wykresu dziennego. Ja używam wykresu dziennego po to, aby dowiedzieć się, w jakim kierunku w najbliższych dniach będzie podążał rynek. On jest dla mnie tą szeroką ramą czasową. Przepraszam. W tej szerokiej ramie czasowej w tym momencie widzimy, że rynek wzrósł, po czym trend dzienny nam zawraca i rynek jest gotowy do zwrotu w dół. Jeśli chcielibyśmy oznaczyć bardziej szczegółowo tą strukturę, w mojej ocenie w tym czasie było tak, że ruch wzrostowy był falą A, po czym będę spodziewał się spadku zarówno trendu momentum, jak i ceny na fali B. Przechodząc teraz na wykres godzinny, będę poszukiwał momentu wskazanego przez właśnie trend momentum godzinowy, gdzie mam szukać pozycji. Jak widzimy, w tym czasie mieliśmy tutaj wskazanie, jeszcze raz, ten zawrócił w tym punkcie i w tym punkcie, ale tutaj i tutaj nie chciałem zajmować pozycji. Dlaczego? Ponieważ nie było pozostałych elementów systemu. Sekundkę.
Spróbuję sobie przybliżyć wykres. Dobrze. Mamy powiększony wykres. Tak więc do pełnej struktury 1, 2, 3, 4, 5 brakowało nam jeszcze wyjścia powyżej ceny powyżej szczytu na fali trzeciej, a projekcje cenowe koncentrowały się jeszcze troszeczkę wyżej. Nie graliśmy tutaj na wzrost, ponieważ byłoby to przeciwne do tego dziennego trendu momentum, który w tym momencie już zawrócił w dół, a więc poszukujemy setupu do zagrania w kierunku, który wyznaczył nam trend dzienny. Możemy sobie teraz dorysować kilka świeczek. Rynek idzie nam do góry. Zauważmy. Mamy tutaj wyjście powyżej poziomu szczytu fali trzeciej. Mamy trend godzinny w sferze już wykupienia. I gdy tylko da nam w tym momencie zwrot trendu następuje momentum, mamy strukturę impulsu pięciofalowego, spodziewamy się ruchu trzyfalowego w dół z poziomu poniżej wyznaczonego za pomocą projekcji cenowych. Jeśli na tej świecy trend nam zawrócił, jej wybicie w dół powinno być uznane za moment zajęcia pozycji spadkowej. Tak też się dzieje. Zauważmy, trend się wyprzedał i zawraca. Co w tym momencie powinniśmy zrobić? No, postawić stop na szczycie. Dalej obserwujemy, co się dzieje. Pomimo tego, że trend zawrócił, cena spada. Także sam oscylator nie jest dla nas... Nie każde przecięcie oscylatora będzie dla nas sygnałem kupna i sprzedaży. Połączenie tego z pozostałymi elementami systemu pozwala na wybranie tych momentów, bardzo ważnych momentów, gdzie będziemy mieli okazję do zajęcia pozycji w warunkach podwyższonego prawdopodobieństwa sukcesu. Cena dalej spada. Teraz moglibyśmy się zastanowić, czy z tym przecięciem brać zyski. No, ta struktura jeszcze dla mnie przynajmniej nie jest do końca czytelna. Dałbym jej się troszeczkę bardziej jeszcze wyrysować. Rynek odbija. Ale mamy jeszcze jeden zwrot i ruch w dół na nowe minimum. W tym momencie ta struktura, możemy powiedzieć, że jest czytelna. Mamy impulsik pięciofalowy w dół. A więc możemy wziąć sobie część zysków. Tutaj prawdopodobnie już nam będzie następował zwrot. Możemy sobie ustalić, że wybicie szczytu tej świecy będzie naszym momentem do zamykania pozycji. A więc z pozycji zajętej w tym momencie część zysku moglibyśmy wziąć w tym momencie. Pozostałą, załóżmy, zastopować na szczycie tej fali. Po to, aby, załóżmy, zaspokoić tą chciwość, czyli ten pierwszy element, który determinuje chęć, że zamykamy pozycję. A z drugiej strony chcielibyśmy posiedzieć na pozycji po to, aby zarobić tak naprawdę te większe pieniądze. Dobrze. Mamy tutaj kolejny ciekawy układ. Korektę trzyfalową po impulsie. ABC. Co rynek dalej robi? Aha, na szczycie korekty jeszcze mieliśmy tutaj sygnał, tak? No ale my mamy naszą połowę pozycji pozostawioną, niezamkniętą. Czekamy, co się dzieje. Czy teraz już brać zyski z reszty? Wydaje mi się, że tutaj jeszcze czegoś nam brakuje. A zazwyczaj ruchy są. Jeśli tu mieliśmy impuls, korektę, to tutaj też powinniśmy spodziewać się
impulsu. Jeśli zobaczymy impuls, patrzymy, co robi oscylator. Dobrze, jest ciekawie. Możemy sobie teraz porównać, wyznaczyć jeszcze poziomy docelowe. Na przykład porównując ze sobą falę. Tutaj mamy w tym punkcie, czyli na 3,12 będzie nam wypadała równość fal 1 i 2. Przepraszam, fali, już powiem, wprowadzimy sobie oznaczenie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Po impulsie spodziewamy się trzyfalowej korekty A, B, C. W tym miejscu fala C będzie równa fali A. Do tego możemy dołożyć sobie zniesienie zewnętrzne dla fali B i otrzymujemy kolejne pokrycie z projekcji. Możemy sprawdzić, czy będziemy mieli tu jeszcze zniesienie wewnętrzne. W ciekawy sposób otrzymujemy punkt, w którym projekcje cenowe wskazują nam, że rynek jeszcze będzie, ma potencjał przynajmniej spadkowy. Rynek dochodzi do poziomu. Struktura 1, 2, 3, 4, 5 też już jest czytelna. Patrzymy, czy trend momentum będzie nam zawracał. Przetestował rynek ten poziom. Trend nam chce zawracać. Mamy strukturę ABC. Mamy trend momentum do zmiany. Możemy sobie jeszcze popatrzeć. To jest data 5 października. Co trend dzienny robił wtedy? Trzeci, czwarty, piąty. Tutaj mamy trend dzienny bardzo mocno wyprzedany. A więc jest szansa, że trend dzienny będzie nam za chwilkę zawracał, czyli szukamy okazji do gry na wzrost, ale mamy jeszcze pozycję na spadek. Czyli najpierw trzeba byłoby zamknąć pozycję na spadek, a więc z przecięciem i z otwarciem tej świecy możemy zamknąć pozycję na otwarciu tej sesji. To był piątek. Zamykanie pozycji w piątek byłoby rozsądne na weekend. Na pewno nie otwieranie na nowy ruch, bo to nie miałoby sensu. Natomiast z początkiem tygodnia dostajemy zamknięcie pozycji na wzrost, przepraszam, na spadek i gramy na wzrost. Tutaj już bardzo szybko tylko pokażę, co rynek robił dalej. Trend dzienny oczywiście nam rósł. Trend godzinny również. Dostajemy strukturę, czy ona już jest tak mocno czytelna? No, tutaj nam zawrócił. Trend godzinny. Możemy tutaj też przyjąć sobie układ impulsu 5 fal, gdzie moglibyśmy brać zyski. Dobrze, wróćmy sobie do naszej prezentacji. Tutaj może na przykładach już z konkretnych analiz publikowanych przed sesją pokażę, jak to wyglądało w praktyce. Teraz obejrzymy sobie wykresy, które były opublikowane w analizach. Czyli tutaj mieliśmy ten wykres, który pokazywał nam, gdzie zająć pozycję, prawda? Mamy strukturę.
Mamy, już sekundkę włączymy sobie, żebyśmy widzieli. Tak. Mamy strukturę 1, 2, 3, 4, 5. Mamy trend momentum zawracający. Mamy sufit, do którego doszedł rynek. Zajmujemy pozycję na spadek. Rynek spada piątką. Trend zawraca. Możemy zamknąć, wziąć część zysków. To jest analiza, tutaj mamy daty, popatrzmy na każdym wykresie, 1 października, opublikowana przed sesją 2 października, gdzie właśnie tego dnia było podane, aby zamknąć pozycję, połowę pozycji, w efekcie 479 pipsów na dolar złoty. Jeszcze się może cofnijmy. I wówczas już była wyznaczona projekcja, co będzie się działo dalej, tak? Fala A, fala B, fala C. Takiej struktury się spodziewałem. Dokładnie tak rynek się zachował. Kolejne dojście do poziomu cenowego. Ta analiza była opublikowana po sesji 5 października, czyli przed sesją 6 października. Co ciekawe, tutaj jeszcze mamy element czasu, tak? To okienko Dynamic Time Projection pokazało nam, że w tym momencie, to był bodajże godzina tam 19, około godziny 19, w piątek występowała koncentracja projekcji pod punkt zwrotny. No, tak to działa. Te projekcje czasu również są bardzo wartościowe, również są elementem, który wskazuje nam, gdzie mamy ten punkt zwrotny, czyli mamy momentum zmieniające się, mamy strukturę A, B, C, mamy do tego poziomy cen docelowych, mamy czas, cztery elementy pokrywają się w jednym punkcie, świetne zamknięcie pozycji i świetne otworzenie pozycji na kolejny ruch wzrostowy. Aha, tutaj wraz ze spadkiem, tak, na tam gdzie skończyliśmy, zamknięte było połowa pozycji, 372 pipsy, pozostała część zastępowana na poprzednim minimum, które dwa razy było respektowane, także można było oczekiwać, że będzie. Rynek wybił nas wówczas z pozycji, to był 11 października, a została zamknięta druga połowa pozycji, 272 pipsy. Bardzo fajny efekt. To jest to, co się działo na wykresie już dziennym, tak? Tak, tutaj graliśmy na spadek, tutaj graliśmy na wzrost. Od tego czasu tutaj w mojej ocenie zachowanie nie było zbyt czytelne. Dopiero w bodajże dwa dni temu mieliśmy dość fajną sytuację po sesji 22 października, czyli po sesji poniedziałkową, a przed wtorkową dostaliśmy informację, że rynek skończył wzrost na fali trzeciej. Spodziewamy się ruchu wzrostowego na fali czwartej. O ile dobrze pamiętam, to jest zasięg 3,32. Powstała pierwsza falka wzrostowa i taka mini korekta ABC, koncentracja projekcji czasowych, zmiana na trendzie godzinnym. Mamy informację, że wyjście powyżej tego szczytu to jest moment do tego, aby grać na wzrost przed wtorkową sesją. Wraz z otwarciem notowań, to jest godzina 8, ten poziom został przekroczony. Czasami na tych wykresach, ja jeszcze uzupełnię, pojawiają się luki z tego względu, że korzystam z danych, które pokazują notowania od godziny 8 rano do godziny 20, czyli z rynku międzybankowego. Dzięki temu nie mamy tych nocnych przestojów, a więc też te wykresy wyglądają zdecydowanie czytelniej. Rynek ostatecznie bardzo ładnie nam urósł i to jest jeszcze wykres robiony godzinę przed naszym spotkaniem, gdzie również mamy fajną koncentrację, zaczynając od poszczególnych elementów. Trend zawraca, struktura 1, 2, 3 lub ABC, a więc motyw do tego, aby wziąć część zysków, czas i poziomy cenowe, tutaj akurat jedna projekcja, gdzie fala
3 lub C jest wydłużona o 1,618 w stosunku do fali tej pierwszej lub A. Czyli bierzemy tutaj sobie część zysków, resztę pozostawiamy daleko zastopowaną, bo spodziewam się, że będziemy mieli ten ruch wzrostowy jeszcze wyżej. Natomiast na wszelki wypadek, gdybyśmy się pomylili, mamy zastopowaną pozycję po to, aby wzięte zyski, po to, aby właśnie część z nich zabezpieczyć, czyli też zaspokoić tą naszą chciwość. Ale ponieważ nie jest tak kolorowo, pokażę również dwie z trzech strat, które mieliśmy w tym ostatnim miesiącu. Widzimy tutaj przykład frank złoty. Te pary nie są dolar złoty czy frank złoty, nie są zbyt popularne wśród inwestorów. Oczywiście euro dolara będziemy analizować w dalszej części. Natomiast są dość stabilne w ruchach i technicznie chodzą bardzo, bardzo ładnie. Przykładowo na przykład nie lubię euro złotówki, bo chodzi, że tak powiem, bardzo, bardzo technicznie słabo. Co my tu widzimy na frank złoty? Wykres dzienny, ruch wzrostowy, zakończona sekwencja ABC, tak, tutaj w dołku. Po tym ruch wzrostowy, fala pierwsza i fala druga. Trend dzienny zdaje się zawracać. Przechodzimy na wykres godzinny i patrzymy, że mamy świetną strukturę. A, B, C. Gdzie jeszcze w fali C mamy wewnętrzny układ, też bardzo czytelny, na poziomie cenowym, tak, gdzie dostajemy fajną koncentrację, z przecięciem trendu momentum. Co prawda nastąpił on w połowie. Na tym poziomie dostaliśmy sygnał do grania, trailing one bar high, w oparciu o tą strategię. W większości do tej pory pokazywanych zagrań wejście opierało się właśnie na strategię trailing one bar high or low, zależnie czy graliśmy w górę, czy też w dół. No i stopujemy się na minimum, fajnie zajęta pozycja, bardzo jasne i czytelne zagranie, po czym okazuje się jednak, że rynek nas wystopował. Zdarza się tak i będzie się zdarzać, ponieważ nie ma strategii, która dawałaby 100% skuteczności. Rynek nas wystopował, zawrócił w dół, a sytuacja rozwinęła się, mamy kolejny poziom cenowy, struktura się rozbudowała, wówczas oceniłem, że do takiej postaci dostaliśmy przecięcie na trendzie momentum. I co się stało? Rynek ponownie nas, to było tutaj, tak, to było tutaj, rynek ponownie nas wystopował. No, zdarza się to, ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. W tym momencie powstała zupełnie nowa struktura, bardziej skomplikowana, bardziej rozbudowana, ale po raz trzeci dająca sygnał do tego, aby grać na wzrost, tak? Mamy strukturę fali C, 1, 2, 3, 4, 5, tutaj mamy clean kończący, czyli wyjście z tego cleana, wyjście powyżej tych dwóch najdłuższych świec białej i czarnej z dolnym cieniem będzie sygnałem, trend zawróci, jeśli rynek pójdzie do góry. Zobaczmy, co się działo, gdzie był błąd. Gra była w momencie, gdy trend dzienny nam jeszcze opadał. Dawał oczywiście nadzieję, że zawróci, ale jeszcze opadał. W tym momencie on już jest bardzo mocno wyprzedany i jest szansa na dość sprawny zwrot w górę. Tak się stało dokładnie z już następnej sesji, czyli na wybicie tych świec 3603 można było grać na wzrost. Tak też zrobiliśmy do trzech razy sztuka. Rynek powiózł nas dość bardzo fajnie, bo to jest ten moment, gdzie zajmowana była pozycja, rynek poszedł sobie do góry. Tutaj gdzieś brana była połowa zysku, następnie rynek uderzył kolejną falą w górę. Trzymujemy pozycję, bo chcemy, bo właściwie projekcja w dłuższym terminie daje nam szansę na 4,46. Chociaż gdybym miał drugą pozycję, to tutaj bym ją chciał mniej więcej zamykać, brać część zysków. Mamy pozycję z 3,36 na 3,46, 1000
1000 pipsów, fajny zysk, zdecydowanie pokryje. Już ta pozycja zamykana tutaj pokryła nam zdecydowanie część strat z poprzednich dwóch zagrań, a ta będzie wynagrodzeniem za te dwa nieudane zagrania. No i ulubiony przez inwestorów euro dolar. Tutaj graliśmy gdzieś na wzrost po korekcie. Stop był ustawiony na tych poziomach. Jego wybicie zamknął pozycję na wzrosty. Jednocześnie było informacją do gry na spadek. Jeśli ktoś się spóźnił na to zagranie, pojawiła się jeszcze druga sytuacja. Wówczas to był 8 października, czyli przed sesją. Przed sesją 9 października była informacja, że rynek pójdzie nam falą jeszcze do góry. Projekcje czasu pokazywały początek właśnie sesji 9. Trend momentu, gdy nam zawróci, da nam sygnał do tego, żeby grać na spadek. Tak też się stało. Rynek doszedł, tutaj taką szybką ABC zrobił. Doszedł do zniesienia 38,2 poprzedniego spadku. Trend zawrócił, zagraliśmy sobie na spadek w bardzo fajnym miejscu. Od razu stop został przestawiony na ten szczycik, z tego względu, że dolar, euro-dolar jest dość zmienny i tutaj można brać szybkie zyski. Tak też tutaj było zasugerowane, że już na tym poziomie można wziąć sobie połowę zysków. Rynek zszedł nam troszeczkę niżej, pozycja została w połowie zamknięta, drugi stop postawiony tutaj. Nasze, jeszcze wróćmy sobie, nasze oczekiwanie. 1, 2, 3, 4, 5, tak? Poziomy wyznaczone. Rynek zrobił naszą piątkę, nie doszedł do poziomów cenowych. Pojawiła się wątpliwość, czy ta piątka już jest skończona, czy też korekta jako czwórka będzie rozbudowywana. Niemniej stop został na tej szczycie czwórki, druga część pozycji została zamknięta. W pewnym momencie euro-dolar przestał być czytelny. Nie musimy grać na walucie, jeżeli jej nie rozumiemy. Mamy do tego inne pary walutowe, także gramy w momentach, gdy rynek jest czytelny i wiemy, co chce zrealizować, tak jak też przed sesją. Wczorajszą, jeśli dobrze pamiętam, tak, 23.07 rano, tak, czyli, bo analizy robią tak, aby opublikować je zazwyczaj o 8 rano, czyli przed sesją wtorkową mamy informację, gdzie rynek spadł, fala pierwsza, spodziewamy się odbicia na fali drugiej, która powinna być ABC trzyfalową po pięciofalowym impulsie. Szukamy, dochodzi nam to do zniesienia 50%, zniesienia wewnętrznego tego spadku. Rynek daje nam sygnał, projekcje cenowe, przepraszam, czasu koncentrują nam się w tym punkcie. Mamy informację, że najprawdopodobniej zobaczymy spadek na fali trzeciej. Fale trzecie są falami dynamicznymi. Zazwyczaj są największymi w strukturach zarówno wzrostowych, jak i spadkowych. Bo właśnie przykład raportu, jak jest skonstruowany, tak? Czyli oprócz tego wykresu, który tutaj widzimy, mamy komentarz, tak? Cztery elementy systemu momentu w podwójnej ramie czasowej. Trend dzienny, momentum spadkowy. Godzinny zawrócił w dół. Struktura. Odbicie przyjął układ trzech fal w górę ABC, co może kończyć falę drugą w C. Spodziewamy się pięciu fal w dół w fali C, czyli przed nami jeszcze fala trzecia, czwarta i piąta. Docelowy zasięg do spadku 1,27. Zobaczmy. 1,27. Tutaj, poniżej tych poziomów spodziewamy się spadku. Gdzie zajmujemy tutaj pozycję? A stopujemy się na tym szczycie. No, proporcja z potencjalnego zysku, bo to jest potencjalny zysk, do maksymalnej straty, bo stratę znamy, tak? Jeśli rynek pójdzie przeciwko nam, to wiemy, ile stracimy. Nie wiemy natomiast, ile zarobimy. Jest naprawdę ciekawa i wręcz imponująca.
Dynamic Time Projection wskazuje nam godzinę 11 i nasza strategia. Zgodnie ze strategią Trailing One Bar Low, spadek poniżej minimum świecy, na której DT zawrócił, będzie sygnałem do gry na spadek. Poziom 1,3050. Obrona na 3081. Czyli to jest analiza przed wczorajszą sesją. Mamy określoną aktywację, mamy stop, gramy na spadek. Jak to się przepraszam, rozwinęło, widzimy po dzisiejszym wykresie, spadek nastał, bardzo ciekawy. Rynek doszedł również do projekcji wskazywanej przed dzisiejszą sesją. Również też przed dzisiejszą sesją było zalecenie, żeby brać połowę zysku z tych pozycji. Możemy sobie policzyć 30,50, 29,58, no prawie 100 pipsów ruchu spadkowego. Również bardzo fajny zysk. Resztę pozycji nadal utrzymujemy z odległym stopem. No czekamy na ten spadek poniżej 1,27. Chciwość zaspokojona. Czekamy na to, aby rynek poszedł jeszcze dalej i żebyśmy mogli zarobić jeszcze większe pieniądze. Co najważniejszego, uprzedzę jedno z pytań albo kilka pytań od różnych osób. Zazwyczaj pojawiają się pytania o zyskowność tych strategii. Przez bardzo długi czas, gdy robiliśmy analizy kontraktów, tak naprawdę nie publikowaliśmy stopy zyskowności. Sam Robert nawet, publikując swoje analizy, nie robi ich aż tak bardzo szczegółowo, nie pokazuje momentów zagrań. Natomiast czy ludzie związani z nami, prowadzący serwis, czy też nasi klienci, chcieli, aby właśnie pokazywać tą stopę zwrotu. Najpierw zaczęliśmy publikować stopy zwrotu dla spółek prognozowych. Tam co miesiąc pojawia się kilka spółek dających kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt procent zwrotu. Zaczęliśmy to również robić dla raportów walutowych, czego efekt widzicie właśnie na ekranie. Ostatnie zagrania nie są tutaj wpisane. No wiadomo, że aż tak bardzo też nie możemy ich ujawniać. Niemniej tabela pokazuje, kiedy pozycje były zajmowane, na jakim rynku, czy była to pozycja długa czy krótka, gdzie był ustawiony początkowe zlecenie obronne i w jaki sposób pozycja została zamknięta, czy to było wykorzystanie właśnie tej strategii Trailing One Bar High or Low, czy to została wybita na stopie i jaki efekt przyniosła w pipsach. Jak widzimy, w tym ostatnim okresie mieliśmy aż 3 albo jedynie 3 pozycje stratne i tak jak wspomniałem, to był dwukrotnie frank złoty, aż do momentu, gdy trzecie zagranie dało nam już pewną rekompensatę, no a druga połowa pozycji jest jeszcze otwarta, stąd mamy puste miejsce.